Hej, witajcie w kolejnym odcinku z wyzwania Własny Biznes. Tak, jesteśmy w naszej restauracji, Rebeka idzie właśnie do pracy, oczywiście Ola nie chciała przyjść, bo jest zmęczona jeszcze, dlatego nie musimy jej znowu odsyłać. Swoją drogą zobaczcie, jak Beata przytyła. Zmieniłam jej strój, ale fryzurkę jeszcze zostawiłam. Pomyślałam, że fryzurę jej zmienię dopiero, jak przejdziemy do nowego przedsiębiorstwa. O, co ci przeszkadza? Garnij się. Patrz, jego kierowniczka. O, znowu Wolfgang do nas przyszedł. Patrzcie się go. Normalnie nasz stały klient się stał. Stał się stały klient. Jeszcze tak, trzeba sprawdzić jak zwykle. Uczciwa i uczciwa. Sprzedaż, sprzedaż z zyskiem. Standardowo. Wolfgang to nawet przystojniacha trochę, co? No pewnie, że się dasz przekonać. W ogóle, no nie popatrzyłam na zegarek, jest dopiero 5 rano, a my rozpoczęliśmy restaurację. Brawo, ja. No trudno. A zdarza się. Tutaj Beata wyskoczyła ze spodni, pokazała swoje piękne, lśniące nogi. Tak, z tego co czytałam w komentarzach, to podobno 10 poziom jest już ostatnim poziomem, jaki można zdobyć. Aczkolwiek w wyzwaniu było chyba w zasadach, że mam jeszcze rozbudować restaurację. Czyli żeby jakoś wyglądała. No, moja chyba nie wygląda najgorzej, ale nie wiem czy... Mogłaby być lepsza. Także wiecie. Chyba troszkę sobie pogram najwyżej poza nagraniem. Żeby to jakoś miało ręce i nogi. I się tak ładnie prezentowało. Chciałabym też zatrudnić normalnie pracowników. Kierownika sali, kucharza. Wiecie, żeby to się jakoś kręciło bez mojej pomocy także. Ale nie wiem jak to będzie wszystko wyglądało i działało. Przydałoby się coś zarobić na tym, żeby mieć... Nie pokaż, ty masz 29 poziom? Nie wyszkoliłam jej dobrze. Miałam ją nauczyć, ale chyba zapomniałam. Chyba zapomniałam. No nic, zdarza się. A to... Ale grunt, że wszyscy są zadowoleni, tylko że za bardzo na tym nie zarabiamy. O, napiwek leci. Uleci napiwek. Kurczę, przydał mi się jakiś dziennikarz w końcu, no. Z tym pochlebnym artykułem. Tyle już chcę go dostać, a nie mogę. Klientów mi straszysz deszczu i burzą. Matko Boska. Linda kolano. O, jaka ona sukienka. Nie wiedziałam, że tego mam. Sprzedaż z zyskiem. Sprzedaż z zyskiem. O, nasz dobry przyjaciel. Facet w czerni, Jankret. I tak myślę, że kolejnym przedsiębiorstwem będzie chyba cukiernia. Tak coś, cukiernia, piekarnia, coś w tym stylu. Myślę, że to mogłoby być ciekawe. I ciekawa jestem też, czy nam pójdzie to szybciej wszystko. Jeśli już mam jakieś doświadczenie w biznesie. Nie wiem, czy to działa. Rebeko, tam ktoś czeka. Czy ona go obsłużyła w ogóle? Zaraz się zdenerwuję. Nie mogę na nim nakrzyczeć, żeby pracowała? Co ona robi? Co
robi ta dziewczyna? Przecież jedzenie stoi normalnie. Masakra. Chyba muszę wezwać dzisiaj wcześniej tą... Ole, bo Rebeka już jest żółta. Za wcześnie otworzyłam restaurację dzisiaj. No ale wiecie jak to jest. I patrzcie, wyjdzie niezadowolony, bo go nie obsłużyła w ogóle. I co ja mam z tym zrobić? Udusić to za mało. Czyściła sobie szklanki. Zamiast się zająć klientami. A teraz sobie czyścić lew, spoko. Po co podawać jedzenie? Powinnam zablokować tą łazienkę, to nie będą sprzątać. Ja się będą zajmować klientami jak należy, a nie. Ale dziwi mnie, że Beata przytyła, bo ona naprawdę często ćwiczy. Bo ja jej w ten sposób rozrywkę ponoszę, żeby skakała na skakance. Rebeko? Aha, bo jej się zlał ten kryształ, z tym już się wystraszyłam. Teraz nie wiem, czy Ola przyjdzie? Przyjdzie chyba, nie? Nie zauważyłam, czy coś wyskoczyło. Jezu! Wiedźmo, zjeżdżaj stąd! Patrzcie ty ją. Patrzcie wy ją, znaczy się. Przyszła Ola. No i co, musimy poczekać teraz, żeby odesłać Rebekę. O, patrzcie, w końcu coś zrobiliśmy! 136! Jej! To jest, mogę ją wysłać na przerwę. I co, idziesz sobie? Idziesz sobie. Och, jak zwykle powitanie z tym kretem najlepsze. Wiedźma! Czego tu szukasz? Się mały tłok zrobił. Ty nie możesz tu usiąść? Czy jak? Nie wiem o co chodziło. Dobra. Ogarniamy powoli. No nie zabieraj nam gwiazdek, ja tu zbieram na 10 poziom. Nie tu. Chciałam zobaczyć tu. Jeszcze 9 gwiazdek tylko, 9 gwiazdek! Czyżby to dzisiaj nastąpiło? Oj, chyba nie. No nie, to jest złośliwość losu. To może przez tą wiedźmę? Nie, ona już pojechała. Ale zobaczcie, nie. No zobaczcie, wszystko mi psują. Ale chamstwo. Weź sobie coś zjedz. Koktajl, żeby się nie zgruba znowu. Boję się już do nich podchodzić. Ośmiej. Polśniewaj ich wszystkich.
tracisz energię, ale cóż, i tak zaraz zamykamy. Wolfgang, nie szastaj pieniędzmi na taszy! Widzicie go, oddaję napiwki Sabeno. No, co jest grane? Dobra, nie! Dosyć! Dosyć! Nagle im wszystko nie pasuje, zobaczcie. Na złość mi to robią, bo nie chcą, żebym skończyła tego wyzwania za szybko. Jaki bezsens. Spróbujmy zwykłą sprzedaż. No muszę coś do nich robić, bo jak nic nie robię, to też się denerwują i... Jak mam niby to ogarnąć? No, coś się ruszyło teraz, jak dałam zwykłą sprzedaż. Może powinnam tak robić. Wszyscy stoją, ale nikt jeszcze nie siedzi. Kasa leci. Ale patrzcie, w końcu jesteśmy tutaj na plusie. 286 simoleonów zarobiliśmy. No i patrzcie, bo dalej mu nie pasuje. Maciej fucha. Dobra, nareszcie ktoś siada. No niech was coś trafi. Niech was piorun trafi za karę. Zabierają mi moje. To tylko ją jeszcze i zamykam, bo jestem już zła. Psują mi wszystko. Teraz dobra wiedźma przyleciała, po prostu super. I co, teraz wszyscy będą zadowoleni, bo jest dobra wiedźma, czy co? To tak działa? Że one rzucają takie uroki? Jak przylatuje zła, to jest źle, a jak przylatuje dobra, to jest dobrze? Zobaczymy. No nie wierzę, że po prostu zarabiamy na tej restauracji. Pierwszy raz w życiu zarabiamy i to bez tych pomocy wszystkich, czyli bez tych punktów, bonusów. Jestem po prostu w szoku. A niestety musimy już zamykać. Bo się nie wyrobi nasza Beata. Znowu ta wiedźma. Myślę, że ona nam przynosi szczęście. Ale dalej potrzebujemy 10 gwiazdek. I nasze przedsiębiorstwo jest warte 45 tysięcy simoleonów. Zamknęłaś ten lokal? Zamknęłaś. On jest zadowolony, chyba dostaliśmy gwiazdkę od niego. Tak, dostaliśmy gwiazdkę od niego, super. Super. Wysłałaś ich do domu? Ją, znaczy się? To wyślij już Olkę do domu. Niech idzie. Super. No i co, dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu, ja sobie tu jeszcze posprzątam. A my, kochani, widzimy się następnego dnia, także... Dla Was to chwilka. I mamy, moi drodzy, kolejny dzień naszej restauracji. Właśnie otwieramy. O co Ci chodzi, Rebeko? O, Rebeka widzę wypoczęta, cała zielona. Super. Otwieramy lokal i tutaj jedziemy dalej. Jestem ciekawa, czy uda nam się zdobyć dzisiaj tą dziesiąty poziom. Mi się wydaje, że to będzie trudne. Jeszcze 9 gwiazdek w jeden dzień. Będę musiała się napracować. Nie wiem, czy to w ogóle możliwe. Co ty robisz? Się uwziął na te karoluchy? Nie ma żadnych karoluchów przecież już. Przecież nic tu nie łazi, nie? Ja nie wiem. Dalej. Sprzedaż zyskiem. Zwykła sprzedaż. Sprzedaż. Zyskiem. Zostaw go na razie.
Trzeba coś zacząć działać. Przejadasz zyskiem. Sprzedaż zyskiem. Gdzie ty idziesz, Alina? Aha, ona poszła zobaczyć, że pada deszcz i już nie jest zainteresowana. Spoko. Pousadzajmy ich. A właśnie, wbiłam ten. I jeden poziom gotowania. I zobaczmy, czy coś możemy dodać. Tu jest chyba wszystko już na 10, co? A potrzebujemy coś na 9. Nic raczej nie dodamy nowego. No trudno. Ale tutaj proszę zwykła. No. Sadźmy gości. Coś tam jest zadowolony, znaliśmy gwiazdkę. Kolejna gwiazdka dla nas. Jeszcze 7. Odliczanie. Jeszcze 7. Jeszcze 7. O nie, facet. Jak to? O, ale jest gwiazdka. I nie ma gwiazdki. No nie, zepsułam wszystko. Co one mi się tu wszyscy witają? Halo, siadać mi tutaj i żreć. No właśnie. Tu ptają tymi obcasami. Odzyskaliśmy gwiazdkę. Dobra. No, usadzę ich teraz, Batko. Pięknie, pięknie. Landgrab przyszedł, olśnijmy Landgraba. A temu dajmy zwykłą sprzedaż. O, już nie trzeba. Może podniosę cenę, co? Szaleć? Znowu jesteśmy na minusie? Jak to? Jak to się stało? Przecież nic nie kupowałam, więc... Dziwna sprawa. Może dlatego, że jeszcze nic nie sprzedaliśmy? Znaczy, za wiele nie sprzedaliśmy. Zostaw ten telefon, Beato, jak mnie denerwuje, jak ona gada przez ten telefon. Tak naprawdę z nikim nie gada, a ten... No nie, za długo czekała na posiłek. Ale patrzcie, dalej dostajemy gwiazdki od niej. Nie ogarniam tego. Bo już jest... 16, po 16 nie trzeba zmienić Oli? Tak w ogóle to uczciwa i uczciwa, dobra. Czy ta pani się doczekała jedzenia? Bo już nawet nie zauważyłam. Chyba się doczekała, bo daje napiwek. Czy tam usadzasz dobrze? Dobra, wzywamy tamtą. Ola zmęczona. Mm.
Znaczy nie Ola, tylko Rebeka to jest przecież. I od razu do Kimbra poszło. Oni zawsze jak przyjeżdżają, to od razu do Kimbra nie ma. Myślałam, że sobie usiądziesz. Chciałam cię odesłać, ale widzę, że to prawdopodobnie nastąpi. No i co, moi drodzy, myślicie, że nam się uda? Zdobyć ten punkt, czy nie? Raczej nie, co? Aż nie no, 4 gwiazdki tylko nam brakuje. No dalej! Zróbmy to dzisiaj! Zróbmy to dzisiaj! Olu, nie chcesz iść do domu? Kolejny Wolfgang. Boję się o Olę. Znaczy nie o Olę, tylko o Rebekę. Kurde, co ja mam z tą Olą? O jest, mogę ją wysłać na przerwę. Oj, co się nie podoba? Tutaj ktoś czeka, czy mi się wydaje? Chyba tak. Przepraszam, że z tego musiałam udać pracownicę do domu. Trzy gwiazdki, moi drodzy, ciśniemy do końca. Mam nadzieję, że mi Beata nie umrze. Nie umrzyj, Beato, proszę. Szybko usadzę ich. To nasz przyjaciel może się nie obrazi, że tak długo czeka. Jak myślicie? O, kochasz nas nadal? My ciebie też. Nadal 3 gwiazdki. Matko, jaka jestem teraz spięta, tak tutaj siedzę, że wam mówię. Czemu ci nie podoba, Jerzy? Serniczek. Będzie tak podpijała, kurde, ten koktajl, żeby mi tu nie umrzeć. A już idę na zwykłą sprzedaż. Landgrab. Weź coś, kup. Weź tam tę gwiazdkę. Patrzcie, jakie to jest piękne, czy wy to widzicie? Jestem po prostu zachwycona tym widokiem. Dwie gwiazdki, mój Boże, jak ja dzisiaj nie zdobę tych dwie gwiazdek, to... Walery, niedźwiedź. Walery, niedźwiedź. Gin. Beata? Co żeś tak stanęła jak wyryta? Zobaczyłaś Landgraba i co? Osłabłaś? Z wrażenia? Idź gotuj. Jedna gwiazdka! Czym ty się martwisz? Zaraz zostaniesz królową biznesu restauracyjnego. Czym ty się martwisz, kobieto? Za chwilę nam się uda, jestem taka podekscytowana. Po prostu nie skończę tego odcinka, dopóki nie zdobędę tej gwiazdki. Nie skończę. Beata mi tu umrze, ale co zrobić? Umrze, ale przynajmniej będzie miała restaurację maksymalnie rozwiniętą. Chyba się tego nie ma się kania, nie ma jedzenia, ma być gwiazdka. Dalej jedna gwiazdka. Turududum. Tutaj powinna się taka muzyka, budująca napięcie. Czy to się stanie, czy to się wydarzy dzisiaj? Czy to będzie dzisiaj? Czy to nastąpi dzisiaj, 10 poziom przedsiębiorstwa? Czy to będzie dzisiaj? Czy to jest ten dzień? Myślę, że to jest ten dzień, w którym Beata umrze. Zdecydowanie to jest ten dzień, w którym Beata umrze, moi drodzy. Tak będzie.
wyżej Waloo. No. Here's Anna, fala ci. Have a doop. Pudding. Souffle. Że ona się trzyma na nogach, to ja nie wiem. Nie udawaj, że ci się spać chce. Nie udawaj, że ci się spać chce. Boże, dajcie mi tą jedną gwiazdkę. Dajcie mi tą jedną gwiazdkę. Ona już mi tu nie wyrabia. Muszę zamknąć. Jedna gwiazdka, no nie wierzę. Po prostu nie wierzę, jedna gwiazdka. Jedna, jedyna gwiazdka. Do widzenia państwu. Zaniesiesz mu to żarcie? Przynajmniej niech zjedzie. Nie, on już idzie. Jednej gwiazdki nam brakowało. Masakra. Nie wiem, wiecie co? Spróbuję jeszcze jeden dzień dograć tutaj. Najwyżej będzie to mega długi odcinek, ale tylko jedna gwiazdka. To po prostu nie może się nie stać dzisiaj, w tym odcinku. Więc ja zaraz wracam, jak już wszystko ogarnę. Okej, moi drodzy, jestem z powrotem. Beata właśnie wzywa pracowników i teraz się zastanawiam, czy odsyłać Olę do domu. Jak myślicie? Jeśli to nasz wielki dzień, może powinna zostać. Może powinna zostać. Ja szukałam, moi drodzy, w internecie informacji o biznesie. W sensie, w którym momencie jest naprawdę rozwinięty maksymalnie, ale nie znalazłam nic takiego. Chyba źle szukałam. Nie wiem. W każdym razie zobaczymy. Zostawię na razie dwie, zobaczymy jak to będzie szło, najwyżej potem w trakcie odejść się którąś. Nie będę nagrywała całego dnia, ponieważ chcę tylko zdobyć tą gwiazdkę i zobaczyć co się stanie. No właściwie to pewnie nic się nie stanie. Tylko jestem ciekawa, czy po prostu dalej będę mogła zbierać te punkty. O to tylko chodzi. A nagrywam w razie, gdyby to jednak było koniec. Patrzcie, Beata znowu schudła. Aha, dobra, może bym tak otworzyła ten lokal. Tak się podekscytowałam tym wszystkim, że... Zapomniałam. Spoko. Moi drodzy, wbiłam jej 30 punkt. Zaraz musimy zmienić menu. Trzeba zmienić menu. Proszę. Wszystko co jest na 10. Też nam tutaj ładnie zaraz wbija. Patrzcie. Beata ma 10 poziom gotowania i będziemy mieli 40 poziom restauracji. Tak się wszystko super zgrało ze sobą. Jeszcze się zastanawiam, ustal ceny, zobaczymy jakie są dostępne, jeszcze jest absurdalnie drogo, ale nie będę tego robić, boję się. Boję się tego robić w tym momencie, że stracę w ogóle całkiem wszystko. A nie chcemy stracić, chcemy zyskać. Stefan, come on. Jesteś naszym pierwszym klientem dzisiaj. Zaraz o ciebie tutaj Beatka zadba. Ośnij go. Idziemy na całość. Nie ma to tamto. Dasz się ośnić? Stefan? Uch, jaki szczęśliwy! No i git mają nas. Patrzcie, 10 poziom. Tak, idziemy dalej oczywiście w to. I teraz chciałam zobaczyć. Twoje przedsiębiorstwo osiągnęło maksymalny poziom! Udało się! Nie wierzę. Nie wierzę, że to osiągnęliśmy w końcu po takim czasie długim, moi drodzy, masakra. O Boże, naprawdę się udało. Aż po prostu w to nie wierzę. Zobaczcie. W ogóle nie wiem, co to jest w tym miejscu i w tym... Ale to nieważne, to nieważne. Uczciwa, uczciwa. Nasze kelnerki też się wyrobiły, zobaczcie tylko na Rebekę. A czemu nie mam rangi? Chyba nie ma rangi kelnerki. Patrzcie na naszych klientów. Też mają tyle gwiazdeczek, tacy zadowoleni. Naprawdę jestem w końcu usatysfakcjonowana. Udało się. Kapitalna korporacja. No i cóż, moi drodzy. Sprawdziłam sobie też zasady wyzwania, które zresztą macie w opisie. Jeśli nie macie, to pewnie dodam je za jakiś czas, bo czasem po prostu nie mam... Tak, czasem nie mam czasu. Po prostu nie zawsze mam czas, żeby dodać te punkty w opisie. I czytałam sobie właśnie te moje zasady. I w sumie nie doczytałam się w nich nic, co byśmy mieli jeszcze zrobić. Jeszcze sobie zerknę.
wygląda na to, że to jest wszystko, jeśli chodzi o jedno przedsiębiorstwo. Bo tak, sami ocencie, czy ta restauracja jest, wygląda tak, jak powinna. Mi się wydaje, że jest okej. Okay. Nie jest to jakaś mała klitka urządzona byle jak. No jest skromna, co prawda, ale wiecie. Im więcej w nią wkładam pieniędzy, tym większy dług nam rośnie, dlatego... Myślę, że to jest koniec, jeśli chodzi o restaurację Lorenzo. I w kolejnym odcinku już zaczniemy sobie nowy biznes. Powiem wam, specjalnie już szłam w to... w tą nagrodę tutaj, bo... Chciałam mieć też odłożone pieniądze na kolejny biznes po prostu. I teraz się tak zastanawiam, czy jak założę drugie przedsiębiorstwo, to czy będę miała to od nowa, czy będę to po prostu kontynuowała. To jest też zagwozdka. Ja mówię, nigdy w to nie grałam, więc nie wiem. Także wszystkiego się dowiemy chyba w kolejnym odcinku dopiero. No cóż, ja jestem naprawdę zadowolona. Pierwszy raz w życiu udało mi się osiągnąć szczyt w prowadzeniu restauracji i jakiegokolwiek biznesu, także... Pierwszy punkt zaliczony i jeszcze 4. Teraz jestem zmotywowana do działania. Wiem, że nie można się poddawać, trzeba walczyć do końca i wszystko się ułoży, bo wszystko się da, jeśli się dobrze wszystko wymyśli, obmyśli. Strategia to podstawa. No i cóż, moi drodzy, ja będę zakładać nowe przedsiębiorstwo i zobaczymy to w kolejnym odcinku. A na dzisiaj to byłoby tyle, kochani. Mamy zwycięstwo, pierwsze małe. I czekamy teraz tylko na kolejne. Także jeszcze raz możecie zerknąć na maksymalny poziom, 10. Czy to nie wygląda pięknie? Na pewno. Tutaj też wszystko zielono, pięknie, nie mamy żadnych długów. Nasza restauracja się tak prezentuje. Ten komin śmiesznie wystaje. No ale cóż. No nie jest to najpiękniejsza restauracja, ale jak mi zostaną jakieś pieniądze, to ją po prostu przebuduję sobie, upiększę i tyle. Bo na razie chcę zacząć od kolejnego przedsiębiorstwa, żeby mieć już jakąś gotówkę na nie przygotowaną, żeby nie musieć znowu kopać, wiecie, o co chodzi. Także tak, to byłoby na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że cieszycie się razem ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Właściwie to już będzie taki jakby drugi sezon, czyli nowy biznes. Jeszcze nie wiem na 100% jaki to będzie biznes, ale prawdopodobnie coś związanego z gotowaniem, czyli piekarnia, cukiernia, coś w tym stylu. Także... Do usłyszenia, trzymajcie się i pa!